Cześć, z tej strony Gosia Stu czytam i dzisiaj opowiem Wam o dwóch bardzo ciekawych książkach. Obie te pozycje to patronaty księgarni czytam.pl i właśnie dzięki uprzejmości tej księgarni mogłam je przeczytać. Obie są pozycjami science fiction i obie mają już swoje lata. Pierwszą z nich jest Wojna Światów autorstwa Howarda George'a Wellsa. Książka z końca XIX wieku i właśnie ta informacja była dla mnie najbardziej zaskakująca, bo oczywiście słyszałam już nieraz o Wojnie Światów, zwłaszcza o słynnym słuchowisku z lat 30., które doprowadziło do paniki w Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie zdawałam sobie do końca sprawy, jak stara jest to powieść i ta wiedza naprawdę bardzo dużo zmienia w jej odbiorze. W Woking, niewielkiej miejscowości nieopodal Londynu, spada pewien dziwny, cylindryczny przedmiot. Okazuje się, że jest to statek kosmiczny, którym Marsjanie dostali się na Ziemię. Początkowo budzi to duże zainteresowanie, ale ludzie nie są specjalnie przestraszeni, dlatego że Marsjanie wydają się być bardzo powolni, galaretowaci i niespecjalnie stwarzający zagrożenie. Szybko jednak okazuje się, że Marsjanie posiadają niezwykle rozwiniętą technologię, z którą zdobycze techniki z końca XIX wieku nie mogą się równać. Ludzkość staje w obliczu szybko postępującej inwazji. Wszystko to opisywane jest z punktu widzenia naukowca, który był obecny przy tym, kiedy pojawił się pierwszy cylinder, ponieważ mieszka w Woking i opisują swoją historię ucieczki, później poszukiwania swojej żony, wspomina o tym, co w tym czasie działo się w Londynie, gdzie mieszkał jego brat i opisuje nam całą tę historię już z perspektywy czasu. Jest to nie tylko dynamiczny opis poszczególnych wydarzeń i historia człowieka, który ucieka przed obcymi, ale też przede wszystkim pełna przemyśleń, analiza całej sytuacji. Powieść Wellsa przez bardzo długi czas była uważana za powieść proroczą. Mamy tutaj faktycznie mnóstwo elementów, które z punktu widzenia XIX-wiecznego są zupełnie zaskakujące. Marsjanie używają, można powiedzieć, gazów bojowych, które na masową skalę były wykorzystane potem w I wojnie światowej. Mamy tutaj broń, która przypomina laser na długo przed jej wynalezieniem, więc faktycznie ta powieść jest uważana za taką profetyczną wizję tego, co przydarzyło się potem ludzkości w XX wieku. Natomiast ja widzę tutaj bardziej komentarz do świata współczesnego Wellsowi, dlatego że mamy tutaj sporo nawiązań do kolonializmu. Sam Wells już na początku książki dzieli się z nami taką refleksją. Zanim jednak surowo ich potępimy, przywołajmy z pamięci okrucieństwa i spustoszenia, jakie zostawia po sobie człowiek. Eksterminacji poddaliśmy wszak nie tylko pewne gatunki zwierząt, takie jak bizon czy ptak dodo, ale również całe populacje niższych rasowo ludzi. Tasmańczyków na przykład, bez wątpienia będącymi ludźmi, doszczętnie wytępili przybysze z Europy w ciągu trwającej pół wieku wojny. Czy wolno nam zatem stroić się w szatki apostołów miłosierdzia i skarżyć na Marsjan wojujących z podobnych do naszych pobudek? I dla mnie ta książka jest przede wszystkim komentarzem na temat tego, co robi człowiek. Biały człowiek przekonany o swojej dominacji i o tym, że jest władcą świata. Autor wielokrotnie wspomina tutaj, że w obliczu inwazji Marsjan człowiek znajduje się w sytuacji podobnej jak królik, który ucieka przed swoim oprawcą, staje się istotą podległą, przestaje być panem i musi dostosować się do tej zupełnie nowej hierarchii w świecie. Mamy tutaj niezwykle ciekawą rozmowę z pewnym wojskowym, który uważa, że po prostu ludzie muszą się teraz przystosować do nowej sytuacji i zachowywać się tak jak wszystkie inne zwierzęta, zapewnić przetrwanie gatunku i pogodzić się z faktem, że nie są już panami tego świata. Powieść doczekała się wielu adaptacji filmowych oraz tego słynnego słuchowiska, ale bardzo często była unowocześniana i dopasowywana do bieżących realiów, a dla mnie właśnie najciekawsze było to, że mamy tutaj koniec XIX wieku, mamy Marsjan w bardzo zaawansowanych maszynach i ludzi, którzy uciekają za pomocą dorożki. I wszystko to, ten zderzenie tego XIX-wiecznego świata z nowoczesną technologią Marsjan robi naprawdę ogromne wrażenie i moim zdaniem jest naprawdę wartością tej książki. Oprócz tego ujęcia historyczno-literackiego i tego, że ja cały czas byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo autor wychodzi naprzód i jak bardzo jest to taka profetyczna wizja,
to mimo tego tę książkę po prostu dobrze się czyta. To znaczy, to jest wciągająca historia. Oczywiście są tutaj elementy, które już się nieco zestarzały. Mamy tutaj XIX-wieczny punkt widzenia, jeżeli chodzi o medycynę, jeżeli chodzi o wiedzę o ludzkim ciele. Mamy tutaj też spojrzenie na wszechświat, też takie jeszcze niedojrzałe, jeszcze brakuje pewnej współczesnej wiedzy, ale mimo wszystko ta historia jest naprawdę ciekawa i ona cały czas działa i cały czas można z zainteresowaniem tę książkę czytać, nie tylko właśnie z tego historyczno-literackiego punktu widzenia. W dodatku jest to książka uniwersalna, nadaje się zarówno dla starszych dzieci, młodzieży, dorosłych. Tutaj tak naprawdę każda osoba zainteresowana początkami science fiction może po tę powieść sięgnąć. Oczywiście nie spodziewajcie się, że będzie ona bardzo rozwinięta. Książka jest krótka, historia nie jest bardzo złożona, aczkolwiek uważam, że na przykład zakończenie jest naprawdę bardzo dobre i takie chyba nietypowe, jeżeli chodzi o science fiction. Drugą książką, również wydaną przez wydawnictwo Vesper, jest Inwazja porywaczy ciał Jacka Finneya. Jest to z kolei powieść z lat 50., łącząca w sobie elementy horroru oraz właśnie science fiction. Cała historia zaczyna się od tego, że do naszego głównego bohatera, który jest lekarzem, przychodzi jego dawna przyjaciółka, zaniepokojona stanem swojej kuzynki, która utrzymuje, że jej ukochany wujek, który ją wychowywał, nie jest tą samą osobą, że coś się z nim stało, że to po prostu nie jest on. Jest to bardzo trudne do wytłumaczenia, dlatego że wujek wygląda, zachowuje się tak samo, ma te same wspomnienia, reaguje tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I jedyną rzeczą, która się nie zgadza, jest jakieś takie niejasne uczucie, które ma ta dziewczyna, która twierdzi, że brak w tych wszystkich rozmowach jakichś emocji, że ona po prostu wyczuwa, że to nie jest ta sama osoba. Wszystko to wygląda na jakieś dziwne omamy, ale z czasem do gabinetu naszego bohatera zgłasza się coraz więcej ludzi z podobnymi problemami. Coraz więcej osób utrzymuje, że ich bliscy nie są ich bliskimi, mimo tego, że wyglądają i zachowują się tak samo. Nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać, ale myślę, że domyślacie się już, że ludzkość jest w zagrożeniu. Mamy tutaj bardzo ciekawy zamysł i naprawdę dobrze zrealizowaną fabułę, pełną takiego napięcia, momentów zwrotnych. Oczywiście ta książka już w tym momencie jakoś szczególnie nie straszy, ale powoduje taki lekki dreszczyk. Dodatkowo również jest uzupełniona o bardzo takie klimatyczne ilustracje, które też dobrze działają podczas czytania. Przypomina mi ta książka trochę takie wczesne opowiadania Raya Bradbury'ego, takie choćby z tomu Kajak Kosmos, trochę bardziej młodzieżowe. Trochę też kojarzy mi się Gęsia skórka, zbiory opowiadań, które czytałam, kiedy byłam nastolatką. Oczywiście ta książka jest dużo lepiej napisana niż tamte opowiadania, natomiast gdzieś ten klimat takiej grozy w małym miasteczku i tajemniczej historii tutaj też znalazłam. Bardzo mi się to podobało, doskonale czytało mi się tę książkę, bawiłam się świetnie. I tutaj też mamy rodzaj takiej refleksji dotyczącej ludzkości i tego, że być może nie jesteśmy niezastąpieni, nie jesteśmy najważniejsi we wszechświecie, jak często nam się wydaje. I że we wszystkim tym, we wszystkich naszych działaniach chodzi po prostu o życie, chodzi o przetrwanie, o to, żeby istnieć za wszelką cenę. Obie te książki łączy w sobie to, co ja najbardziej lubię w science fiction, czyli to, że pod pozorem opowieści o obcych cywilizacjach i o zagładzie ludzkości są to po prostu komentarze do bieżącej sytuacji człowieka. Są to opowieści o tym, co jest dla ludzkości ważne i o tym, o czym często zapominamy. O tym, że być może nie jesteśmy pępkiem świata i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Ponadto, tak samo jak w przypadku Wojny Światów, i powieść Inwazja porywaczy ciał jest taką uniwersalną powieścią i dla młodzieży, i dla dorosłych, więc są to książki, które mogę polecić każdemu. Bardzo mi się podobały, uważam, że poza tym są to bardzo ładne wydania. Dziękuję księgarni czytam.pl, bo o ile
po Wojnę Światów pewnie bym sięgnęła, bo słyszałam o tym tytule. O tyle po książkę Jacka Finneya pewnie nie, choć bardzo intrygująca jest tutaj okładka, a uważam, że naprawdę warto poznać obie pozycje. Dajcie znać, czy czytaliście te książki, czy słyszeliście coś na ich temat. Czekam na wszystkie Wasze komentarze. Zapraszam Was też do subskrypcji tego kanału, do obserwowania nas na Facebooku i Instagramie. Serdecznie dziękuję jeszcze raz księgarni czytam.pl za przysłanie mi tych książek i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!